Nazywam się Magda Car. Jestem ilustratorką. W tym filmie pokażę Ci, jak wymyślić i narysować własnego bohatera bajki lub komiksu. Jak zaprojektować postać? Najpierw popatrz. Tak mniej więcej wygląda przeciętny człowiek. Pokażę Ci, że wystarczy użyć tylko kilka jego elementów, aby stworzyć bohatera bajki. Jeśli jakiemuś przedmiotowi dorysujemy głowę, tułów, ręce lub nogi, może okazać się, że to wystarczy. To są liście, które znalazłam spacerując po mojej okolicy. Mi już przypominają leśne duszki. Gdzie to widzę? Już rysuję. Te rzodkiewki kupiłam na targu. Spodobał mi się ich kształt. Zaraz zobaczysz dlaczego. Poza tym były pyszne. Tym razem użyję tylko oczu i nosa, aby zrobić z rzodkiewek ludziki. Rzodkiewką nie będę rysować nóg. Wyobrażam sobie, że będą się poruszały skacząc jak piłeczki. Do zaprojektowania postaci możesz użyć przedmiotów, które masz obok siebie. Zobacz! Mam tu dwie temperówki i już wiem, co z nich zrobię.
Po pokolorowaniu ten perówkowy ludzik jest już gotowy. Chciałby wiedzieć, czy masz ochotę na więcej inspiracji? To popatrz, tu są nożyczki. Co z nich zrobimy? Będą nogami czy nosem? Wróćmy jeszcze do liści. Chcę Ci pokazać, jak dokończyłam rysowanie tego ludka. Do pokolorowania leśnego duszka użyłam różnych odcieni koloru zielonego. Możesz mieszać flamastry i kredki. Sprawdź, jakie razem dają efekty. Thank you.
chcę, żeby buzia trochę się odróżniała, więc dodaję kolor niebieski. Niebieskiego użyję też do przyciemnienia brzegów skrzydełek. Zwróć uwagę, że rysuję kredkami delikatnie. Stopniowo buduję kolor. Dzięki temu mogę mieszać ze sobą różne odcienie. Dodam jeszcze kontur. Rysuję piórem stalówkowym, ponieważ je lubię. Możesz spokojnie użyć innego narzędzia, na przykład cienkopisu. Wiele elementów wymyślałam w trakcie rysowania. Na tym polega projektowanie postaci. Rozejrzyj się dookoła i zobacz, co przypomina głowę lub nogi ludzika. Baw się dobrze rysując. Dziękuję Ci za uwagę.